Witam serdecznie program Przesłuchanie. Dzisiaj gościmy w naszym studiu pana Andrzeja Penka, dyrektora, kierownika Wdowskiego Parku Krajobrazowego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta Grbatowska. I Krzysztof Węcki. Zacznijmy może od tego, co ostatnio powstało w parku. Mówię o nowej drodze rowerowej, prawda? Ścieżce rowerowej, która nazywa się Pętla Szenajda. Gdzie ona dokładnie przebiega, jaką ma długość i przez jakie atrakcje prowadzi? Tak, trasy rowerowe, ścieżki rowerowe są szczególnie istotne przed sezonem. Utworzyliśmy w partnerstwie z Nadleśnictwem, z gminą Kościerzyna. Nadleśnictwo Kościerzyna tę trasę rowerową właśnie w bieżącym roku została oddana do użytku i zawsze ją prowadzimy w miejscach atrakcyjnych turystycznie. To wynika z tego, że tam też się nasila ruch turystyczny, tam też jest to zainteresowanie i tam jest taka potrzeba. Więc aby kierunkować ruch turystyczny, aby wskazywać miejsca ciekawe, atrakcyjne, to dla tego celu właśnie je tworzymy. I takie partnerstwo zostało utworzone i ta ścieżka została zrealizowana już w całym zawiasie. Natomiast teraz pracujemy również z nadleśnictwami Lipusz i Kościerzyna, z samorządami Dziemiany i Kościerzyna i my jako Wdowski Park, lokalną turystyczną organizacją i tworzymy w Czarlinie podobną pętlę, bo tam również jest ruch turystyczny, są ośrodki czasowe i ludzie sugerują, to wynika z potrzeb uczestników obszaru korzystających w sposób rekreacyjny z tej przestrzeni. A to będą odrębne pętle, czy one będą w jakiś sposób połączone jedne z drugimi? One są, to są pętle odrębne, aczkolwiek wszystkie są na mapkach Wdowskiego Parku Krajobrazowego umieszczone, już ta pętla Szenajda również, dlatego też turysta proponuje, powinien zaopatrzyć, że tak powiem, w taką mapkę, ponieważ ona mówi jednoznacznie, z czego możemy korzystać. Na odwrociu mapki są informacje dotyczące poszczególnych ścieżek, z jaką atrakcją, czy też krajobrazową, czy przyrodniczą, czy torfowiska, czy jeziora, czy obszary leśne, to te informacje są zawarte właśnie na drugiej stronie mapy Wdowskiego Parku Krajobrazowego. To zdradzi nam pan na tej trasie Szenajda, jakie mamy atrakcje? Tak, przede wszystkim w Szenajdzie jest torfowisko przejściowe. Torfowiska są najbogatszym siedliskiem, można powiedzieć, czy najbardziej różnorodnym przyrodniczo. Tam jest wszystko od zwierząt, różnego rodzaju żurawi, rozpoczynając, które słyszymy i widzimy, bo to duże ptaki. Jeżeli chodzi o roślinność, to łącznie z tą owadożerną, powiedziałbym, rosiczką okrągulistą, żurawiną, o której coraz więcej w naszym powiecie się mówi i słyszy. I nic dziwnego, ponieważ jest to praktycznie cudowny owoc, że tak powiem, działający naprawdę bardzo na organizm pozytywnie, oczywiście wszechstronnie. Ludzki wszechstronnie. I mchy, całe życie biologiczne to w torfowisku, gdzie nie ma ingerencji od setek tysięcy lat człowieka i to się zachowuje bez większych zmian, powiedziałbym. Oczywiście, jeżeli nie ma negatywnego oddziaływania, czyli odwodnienia, bo to jest największą katastrofą dla tego typu obszarów. Oczywiście trasa przebiega przez teren leśny, więc piszemy trochę o tych przestrzeniach leśnych, żeby zorientować, przynajmniej tak z grubsza, bo mamy świadomość, że jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany, to trafi albo do nas do parku po informację głębszą, albo też do internetu, gdzie dzisiaj wszystko praktycznie się tam odnajduje. Natomiast trasa też posiada na swoim biegu tablice informacyjne, które wprowadzają w temat, jaki dotyczy tego przedsięwzięcia akurat tej pętli w Szenajdzie. Takich atrakcji właśnie jest bardzo dużo. Chciałem do tych rowerów dopytać, czy jakąś analizę prowadzicie, czy ten ruch się wzmaga z roku na rok, czy ilu rowerzystów korzysta z tego typu atrakcji, ścieżki rowerowe? Nie prowadzimy takiej analizy wprost statystycznej, ponieważ nie mamy takiej możliwości, powiedziałbym, natomiast chociaż wizualnie widać więcej tych rowerów? Właśnie, zdecydowanie więcej i dlatego to tworzymy. Dlatego tam, gdzie tych ścieżek nie ma, to ludzie, że tak powiem, poruszają się wszędzie, szukając jakby wyjścia dróg leśnych na obszarach naszych leśnych typowo, bo 60%, 64% w zasadzie powierzchni to są lasy. No i to są tereny, mówiąc w wielkim skrócie, zdrowe. To jest Natura 2000, trzeba pamiętać, że żyjemy i funkcjonujemy na obszarze rezerwatu biosfery, Bory Tucholskie, największym w Polsce, więc coś za tą nazwą idzie. Tutaj ludzi, że tak powiem, może mniej ładnie, pojawia się coraz więcej. I my, idąc naprzeciw oczekiwaniom, staramy się kierunkować ruch turystyczny, aby chronić przyrodę i wystarczy opisać na tablicy informacyjnej, co mamy w zasięgu i już ograniczamy jakby tą inwazję, czyli wejście takie trochę krytyczne, negatywne, skubanie, drapanie, wyciąganie trawek, bo co to jest, ktoś tam wyciąga, zabiera z sobą, gdzieś próbuje rozszyfrować. My to pokazujemy na tablicy, także już skracamy jakby tą drogę, a przynajmniej
zbawienia myśli od dewastacji, no bo przecież o to chodzi, żeby zachować ten stan jak najdłużej i trzeba przyznać, że to się w miarę udaje. No właśnie chciałam o to zapytać, bo przecież do Wdzyc i do Parku Wdzyckiego przyjeżdżają ogromne tłumy ludzi i czy to nie wpływa w jakiś sposób negatywnie na tą przyrodę Wdzyckiego Parku? Można powiedzieć, że nie. No, nie ma też co ukrywać. W strategii powiatu rekreacja turystyka, czyli powiat turystyczny jest wpisany na samym początku, bo takie ma walory. To nie są żuławy, więc mamy to bogactwo z tego zakresu. I musimy nad tym tak czuwać, współpracować z samorządami i tu ukłon dla samorządów i dla Lasów Państwowych, obu Nadleśnickich i Pożyko-Ścieżyna, że ta współpraca się dobrze, że tak powiem, udaje. I próbujemy kierunkować ten ruch turystyczny, bo nie chcemy wypędzać, brzydko mówiąc, ludzi, bo przecież nie o to chodzi, ale chcemy ich tak prowadzić, żeby był obopólna korzyść i dla ludzi, którzy chcą przyjechać, no niech przyjadą, bo mamy co pokazać, mamy wspaniałe krajobrazy, wspaniałe obszary, wód, wspomnę 11%, to zresztą widzimy, jeżeli się popatrzy na mapkę, to dominuje kolor zielony i niebieski. Morze Kaszubskie? Tak zwane, tak, obszar znany właśnie z tego. Kaszubskiego Morza, no 1455 hektarów to nie jest mało. A czy turyści zostawiają za sobą śmieci? Jest z tym problem? No niestety, no tak to już jest. Tak to już jest. Ten stan się poprawia, ale niestety do tego, aby było dobrze czy bardzo dobrze, jeszcze trochę brakuje. Najtrudniej to zjawisko, czy też najbardziej negatywne, ukazuje się na szlaku wodnym, jaki mamy z Lipusza do Wdzycy. No właśnie, rzeka. Spływ, znaczy to jest przyczyną tego, że tam bardzo dużo ludzi korzysta z kajaków, czy po prostu kto inny śmieci, zaśmieca te rzeki? Nie, nikt inny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rzekę. No nie ma co ukrywać, mniej ludzi, mniej śmieci, więcej ludzi, zawsze trochę więcej. Ale wzrasta świadomość, bo to w jaki sposób jest sprzątanie rzeki, dni jakby tam na otwarcie sezonu, gdzie wójt z wolontariuszami wyrusza szlakiem spływu kajakowego i sprzątają tą rzekę, tak? I zbierają te śmieci, które pozostały. Czy ich jest więcej, czy mniej z roku na rok? No niestety trzeba powiedzieć, że ich na pewno nie jest mniej. A czego to wynika? Myślę, że ciągle z braku świadomości, takiej zwykłego ludzkiego odruchu. No szalacko wyrzucamy po prostu tak, śmieci, gdzie popadnie. Po prostu tak. To nie jest dewastacyjne, gdzie obserwujemy na innych przyczyniach parku, że ktoś wywozi z domku całe torebki i stawia, albo przyczepy gruzu przy przystanku. No to już rzadko spotykane, gdyż takie sytuacje szybko eliminujemy i dowiadujemy się. Tego nikt nie wozi długimi odcinkami. To najczęściej miejscowi. Więc do tego dochodzimy i to się po prostu nie opłaca, krótko mówiąc, z tym, że i tak trzeba to usunąć, wywieźć w miejsce dozwolone. Natomiast to... A nie warto na przykład, że przerwę panu jakieś tablice na szlaku postawić? One są wszędzie. Uświadamiające, tak. Nie śmieć, tak? Tak, one są wszędzie. Są. I dlatego też ten temat, no generalnie na naszych parkowych zajęciach edukacyjnych, to jest jeden z filarów naszej działalności, zawsze o tym mówimy, prowadzimy edukację w naszej izbie edukacyjnej, jak śmieci dzielić, czyli segregować, jak postępować, firmy, jak się zachowywać. Które organizują spływy kajakowe, też uświadamiają w jakiś sposób uczestników? Jestem przekonany, że tak, natomiast też się włączają, dając kajaki do akcji sprzątania. I też gdyby się nawet w tym momencie już też zachodzi potrzeba, też z uwagi nawet przede wszystkim na estetykę, bo z takim obrazem ludzie wyjeżdżają z naszego obszaru. Jeżeli jest czysto, ładnie, no to miłe wspomnienie. Jeżeli jest trochę inaczej, no to trochę też gorzej. Ale też i to ma oddziaływanie na przyrodę oczywiście. W rzece Wda Trzebiocha występuje wyska trocie, endemiczny gatunek. Też ogromne bogactwo naszego obszaru. Te śmieci na pewno nie dodają uroku i też korzyści miejscom tarłowym, więc mamy badania, że to negatywnie oddziaływuje. Też chciałbym wspomnieć, jeżeli ktoś nie wyrzuca śmieci, a mógłby zabrać z sobą coś do najbliższego przystanku, czy też do miejsca docelowego, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Również jeżeli pojawiłaby się grupa, czy harcerzy, czy osób zainteresowanych, jesteśmy w stanie zrobić przyjemne z pożytecznym, zorganizować spływ z udziałem zainteresowanej młodzieży i taką akcję edukacyjną, że tak powiem, oczyszczającą teren przeprowadzić. I też taką informację posyłam. Gdyby była taka grupa zainteresowana, to my z chęcią podejmiemy takie czynności. Dużo ludzi z pewnością przyjedzie do Wdzyc na zjazd Kaszubów, 2-3 lipca. Czy Państwo przygotowują się też specjalnie na tę okoliczność? Tak, to na pewno będzie inwazja i dobrze poznają nas bezpośrednio. Myślę, że mamy co pokazać i czym się też pochwalić.
bo cudowny jest obszar, tym bardziej muzeum, park etnograficzny. Tak, my oczywiście jako Wyszyński Park będziemy tam obecni, będziemy o przyrodzie informować, bo mamy, tak jak już wspomniałem wcześniej o czym, będzie też lokalna organizacja turystyczna z tą ofertą turystyczną obecna, więc mamy nadzieję, że zainteresujemy ludzi. Ciągle się zastanawiam, czy od czasu do czasu, na ile należy tak jak wprowadzać, bo trzeba powiedzieć, że infrastruktura zmienia się, poprawia, ale nie wiem, czy nadąża za tą inwazją. Ilością? Tak, osób odwiedzających. Tym bardziej, że te zagraniczne, jak słyszymy, wyprawy coraz rzadziej się realizują i dla bezpieczeństwa ludzie przyjeżdżają na te zostają tereny. W Polsce. Zostają w Polsce. No i fajnie, tylko tyle, żeby jeszcze trochę zachować się, aby oszczędzić to, co mamy, bo naprawdę mamy dużo. Dla innych. Takim miernikiem czystości też jest rak, prawda? A często, kiedy spotykamy się z przedstawicielami parku na jakichś piknikach, to mówią właśnie o raku szlachetnym, a ten jest zagrożony wyginięciem w naszym kraju, prawda? Tak, mamy dwa gatunki raka rodzimego, czyli szlachetny, ten najbardziej królewski, że tak powiem, i błotny, który trochę w innym środowisku, od samej nazwy wynika, żyje, ale rak szlachetny no, jest wskaźnikiem czystej wody. Ale pojawiły się raki ostatnio. Tak, prowadzimy jako Wyszyński Park, jak i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych projekt z funduszy norweskich, w wyniku którego nastąpiła inwentaryzacja wszystkich, można powiedzieć, jezior, akwenów na terenie naszego województwa. Zostały wybrane te, które już spełniają warunki do powrotu raka do restytucji, jak również prowadzimy wylęgarnię, tak można powiedzieć, czyli brzydkie słowo, ale oddające wyraz produkcję materiału zaraczeniowego. I to się bardzo dobrze udaje w niedaleko położonym jeziorze. Materiału generalnie i raków, które można by było pozyskiwać z innych zbiorników, żeby wsiadać w drugie, jest niewiele. Więc nie uszczuplamy nadmiernie tych zbiorników, hodujemy. Ale rośnie populacja po takim zarybieniu, można tak nazwać? Zaraczeniu, tak. Zaraczeniu. Na pewno, czy rośnie, trudno powiedzieć po dwóch, czy rośnie. Natomiast jeżeli nie obserwujemy upadków, to znaczy, że jest dobrze. A jeżeli obserwujemy, mamy takie wyniki, że nastąpił już rozrzut naturalny, to już mówi o tym, że siedlisko jest właściwe i ten rak swobodnie może się dalej zainstalować. Ile mamy jezior w tej chwili na tyle czystych, gdzie raki mogą sobie... Na chwilę obecną zaraczyliśmy 5... Jakie to? Akwenów. No nie mówimy, nie ujawniamy tego jeszcze, żeby nie kierunkować nadmiernej uwagi w tą stronę. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć o jednym, że... Czy w Dzydze są takim jeziorem? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ponieważ, dlaczego? Dlatego, że tam występuje rak pręgowaty, który się pojawił masowo w latach 70. i nawet... To jeszcze inny rak. I później. Tak, to właśnie... Pan szlachetny, błotny i teraz pręgowaty. Tak, o tym muszę wspomnieć, ponieważ najistotniejszym elementem jest umieć rozróżnić te gatunki. A to, że jest rak, to nie znaczy, że jest... Absolutnie. I właśnie do tego, to jest klucz tego właściwie, tej wypowiedzi, że rak pręgowaty to jest rak, który żyje praktycznie w każdej wodzie, bez mała w każdej wodzie. Natomiast nie jest świadkiem czystego środowiska. A jak go rozróżnić? Czym się różni? Najprościej po prostu, jak nazwa wskazuje, rak pręgowaty na pręgach na odwłoku. Ma takie wiśniowe pręgi na odwłoku i jeżeli wyjmiemy z wody, zobaczymy te paski na odwłoku, to jak mówię... To nie znaczy, że to jest czysta woda. To nie znaczy, że to jest czysta woda. Aczkolwiek inaczej wskazuje, że to jest brudna woda. Gdyż te raki opanowały te zbiorniki z czasów wcześniejszych, zajęły siedliska i powodują inwazję. Rozmnażają się już generalnie po pierwszym roku, nasze dopiero po czwartym, piątym. Mają dwa razy więcej jaj niż nasze raki rodzimych gatunków, więc ta inwazja ilości powoduje... Zagraża nad tym gatunkom szlachetnym? Jeżeli występują razem, to też i zagraża, a przede wszystkim zagraża w ten sposób, że zajmuje siedliska, czyli krótko mówiąc domki dla miejsce dla raków naszych rodzimych. Natomiast nie ma ich aż tak dużo. Pan profesor Śmietana, z którym pracujemy z Uniwersytetu Szczecińskiego, 25 lat praktyki ma w tym zakresie i opracowuje sposoby, metody, ciągle bada, jak storpedować tego intruza niechcianego naprawdę, który nie ma wartości użytkowej, bo po prostu nie ma. Dorasta do wielkości, powiedzmy, około 10 cm, nas do 25. I ta wartość nie tylko przyrodnicza, ale i gospodarcza, bo tak trzeba powiedzieć. Ale odławia się te raki, nie wiem, w celach konsumpcyjnych też, czy nie? Naszych jeszcze nie, ponieważ... Nie, a te pręgowane? Nie, bo tam jest tak mało, że tak powiem, pożytku, że
nie bawią się tym rybacy, aczkolwiek jeżeli przypadkiem wchodzą w urządzenia łowne, no to je się wyjmuje, ponieważ zasadą jest to, że raz rak pręgowaty wyłowiony z wody nie powinien do niej ponownie trafić. A. Tak ładnie powiedziane, jeżeli chodzi o redukcję tej populacji. Natomiast kiedyś, w latach 70. i wcześniejszych, trzeba powiedzieć, że rybacy naszych okolic Kościerzyny i Kartuz pozyskiwali większe korzyści z raków, aniżeli z ryb. W celach konsumpcyjnych. W celach konsumpcyjnych, bo to mogło temu służyć i powinno, no, bo wszystko w jakimś zakresie służyć. Jeszcze krótko, Dzicki Park wydaje broszury dla turystów. Dzicki Park wydaje różnego rodzaju informacje na wszystkich polach, między innymi broszury, internet, strona internetowa, publikacje, ale akcje edukacyjne. W takich wersjach książeczkowych. Tak. Że pokażemy też. Tak. To są tematyczne wydawnictwa? Czy... Tak, to są tematyczne. Może to jest informator o przyrodniczo-turystyczny. Możemy tam kamerę pokazać? Gdzie piszemy, oczywiście w skrócie, bo nie da się wszystkiego opisać w takiej broszurce, co jest w parku, a też żeby zresztą nie zanudzić wszystkich, bo nie wszyscy chcą wiedzieć wszystko. No to wkrótce, mamy mało czasu, może tylko tytułami. Informator przyrodniczo-turystyczny, oczywiście szlaki, bo to dla turystów, tak, to dla przyrodniczo. Oczywiście żeby... mapa jest na okrągło już w tym roku też wznawiana w nowym wydaniu, gdzie jest, jak wspomnieliśmy. Za to trzeba płacić? Za to trzeba płacić. Za darmo po prostu uzyskanych informacji się nie szanuje. Przynajmniej tyle. Tutaj prowadzimy współpracę z lokalną organizacją turystyczną, gdzie wydajemy informatorki, bo nie da się tak? rozróżnić turystyki od ochrony, więc ta współpraca jest doskonała i tak się dzieje. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie przyjechać na Kaszuby bez wędki. Oczywiste, bo jest tyle wód, w wodach powinna być ryba, czy ona jest. Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że warto inaczej, ale warto na pewno szukać. A trzeba pamiętać o tym, że jezioro Wdzyskie jest głębokie, stąd nie łapie się tak, łowi tak łatwo tych ryb, bo ma około 8 minut. Jeszcze krótko na temat atrakcji, które Wdzyski Park przygotował na najbliższy sezon. A właśnie, o tym należy wspomnieć, gdyż zapraszam serdecznie na sobotę 18 czerwca do Loryńca w gminie Kościerzyna, tutaj w partnerstwie z gminą Kościerzyna. To już sobotę, przypomnijmy. Tak. Najbliższą sobotę, czyli już całkiem blisko. Biobic, akcję edukacyjną, promującą różnorodność przyrodniczą Doliny Rzecznej. Tak, żeśmy temat obrali i zachęcam jeszcze raz ponownie, ponieważ przy udziale przyrodników... A to dla dzieci, czy dla dzieci z rodzicami, czy dla rodzin? Dla wszystkich. Dla wszystkich. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, bo będziemy mówili od drzew, czyli tych, że tak powiem, najwyższych, najbardziej widocznych roślinach, od tych najdrobniejszych, które się ogląda pod mikroskopem. Tak samo o zwierzątkach i tych małych ślimaczkach, i tych dużych bobrach, większych. Przepływ przyrodniczy i ornitolog będzie, który pokaże, jak się nazywają pospolite ptaki. Bo wcale nie jest tak dobrze, nie tak dużo wiemy. A warto przyjechać i zobaczyć, jakie ptaki śpiewają. Co dalej? Po niebie. I to będą wycieczki na przykład o 9.30 z ptakami, z botanikiem, o godzinę później 10.30, o 11.30 z entomologiem, czyli ważki. Też ciekawy temat, mało znany. I oczywiście śladamy bobra, czyli będzie fachowiec od bobrów, który powie, jak żyje bóbr, jak sobie z nim radzić, bo ma to różne odniesienie i to dodatnie, i to ujemne, aczkolwiek na pewno w jakimś zakresie jest elementem środowiska przyrodniczego, z którym musimy współpracować. Co jeszcze? Zachęcam serdecznie do tego udziału, bo to naprawdę będzie połączone z zabawą. To nie będzie lekcja przyrody, jak w szkole siedzieć i słuchać, tylko to, co zobaczymy, to pokażemy, z czego wynika, dlaczego tu żyje, a tamtego nie ma, dlaczego to chronimy, dlaczego to jest ważne. To będzie cykliczna impreza, czy to pierwsza taka? To jest pierwsza impreza, chyba nie tylko w parku, ale myślę, że nawet w powiecie na pewno, może i w województwie tego typu, otwarta dla wszystkich. Bo nie chodzi o to, żeby robić jakąś tancę, zapraszać, odklepać i do widzenia. Dzień wcześniej, być wartość dodana. Tak, dzień wcześniej przyrodniczy będą inwentaryzować, zbadają temat, na drugi dzień to już będzie wszystko przygotowane, aczkolwiek będziemy opowiadać praktycznie, jak to w tym środowisku. Co jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o sezon, tak w skrócie? O sezon to na pewno trochę ludzi, na pewno nasza obecność, na pewno... A z imprez? Z imprez to ta jest pierwsza. Oczywiście potem bierzemy udział w każdej imprezie. Sztandarową to mamy rowerowy rajd 28 sierpnia. To Wdzicki Park organizuje? Też wspólnie z lotem, bo łączymy interes i środki i możliwości, bo to najłatwiej współpracując da się ciekawe rzeczy realizować. I to też plener po obszarze i też my informacją edukujemy. Edukacja nie wszystkim się podoba, więc niekiedy informacją nazywamy to wydarzenie. Natomiast warto popatrzeć, bo jeżeli trochę wyżej głowę podniesiemy albo nieco niżej, możemy zaobserwować cudowne rzeczy, zaobserwować
i poznać ten obszar naprawdę z innej trochę strony. Głębiej, z innej strony i trochę ciekawie. Czyli zachęcamy do brania udziału w imprezach organizowanych. I zachęcamy do korzystnego, że tak powiem, oddziaływania, przebywania na naszym obszarze, bo chcielibyśmy zachować. Pamiętajmy o wodach, wody są coraz cieplejsze, z rokiem szkolnym będzie więcej ludzi, będzie cała gama sportów wodnych. Pamiętajmy o łodziach motorowych, których u nas się nie używa, z uwagi właśnie na przyrodę, bo to ptactwo wodne chronimy poprzez ten ruch. No i oczywiście ludzi też, bo okazuje się, że większość jednak mimo wszystko przyjeżdża do nas po spokój i wyciszenie, niż po hałas motorówek czy skuterów. Czyli uszanujmy środowisko. Uszanujmy. I nie pływajmy zbyt blisko wysp czy innych nabrzeżnych terenów, ponieważ jest to okres wyprowadzania lęgów ptasich i takie penetrowanie brzegów, czy wbijanie się łodziami, kajakami, czy żaglówkami w brzegi, czyli w domki i ptasie, miejsca przebywania ptaków nie jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Dziękujemy za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był pan Andrzej Pen, kierownik Wydzyckiego Parku Krajobrazowego. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. Marta Zobotowska. I Krzysztof Węcki. Do zobaczenia.